Kaliszuka Warszawy. Miała się odbyć pierwsza manifestacja dla obrony Konstytucji. 2 godziny wcześniej zadzwoniła moja mama. Mieszkała sama. 96 lat. Powiedziała: Andrzejku, przyjdź, ja chcę iść na manifestację. Odpowiedziałem: mamo, to nie jest możliwe. Jest zimno, jak nie ten bieg. Odpowiedziała: to pójdę sama. Oliwia. Przede mną stoi chyba 16-letnia dziewczyna. Boże, 14-letnia. Tyle lat różnicy. To nie jest wesołe, że musimy demonstrować. Ja nienawidzę demonstrować. To nie jest moja bajka. Ale czasem nie ma innego wyjścia. Kiedy złoczyńcy zabierają ci twój dom, wtedy się go broni. Bez różnic. Bez różnic. Kiedy masz zgasić pożar, nie pytasz się, jakiego koloru będą odbudowane ściany domu, który się pali. Trzeba stanąć i gasić. Brawo! 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 To całe zło, które nas oblepia od pewnego czasu. Zagraża najzupełniej podstawowym interesom, nie tylko naszym, także naszym następcom, naszym dzieciom i wnukom. Od 1648 roku, od pokoju westfalskiego, który zakończył wojnę 30-letnią, Polska nie miała tak znakomitych okoliczności zewnętrznych dla zbudowania swojego dobrobytu. Nikt nam nie przeszkadza. Jesteśmy od zewnątrz wolni. Zbudowaliśmy demokratyczne struktury własnego państwa. Wróg jest wewnątrz. Nie rozumie Polski. Nie rozumie naszego umiłowania wolności. Nie ma wiary. To wolność. Największą powagą prowadzi więc do wojny. Wolność gwarantuje pokój. Ale PiS nie wziął się z nikogo. Nie przyszedł z Marsa. Jest przed Polakami pytanie, jak to się stało, że z takim trudem wywalczona wolność chwieje się i może zostać odebrana? Jak to się stało, że obywatele w różnym wieku, i starzy, i młodzi, po doświadczeniu 2005-2007 roku oddali władzę w demokratycznych wyborach swoją decyzją tym ludziom, których w żaden sposób nie można uznać za godnych zaufania?
jedna trzecia Polaków. Otóż są przyczyny także pośród nas, w nas. Polacy chcą żyć we wspólnocie, solidarnie, zgodnie. Polacy chcą mieć poczucie, że ich państwo nimi się zajmuje, a nie sobą. Polacy chcą widzieć wysiłek rządzących, który dąży do wyrównywania szans, startu do życia młodego pokolenia. Partie są po to, aby we właściwych gmachach w Sejmie, może w sejmikach, ale na pewno już nie w gminach wiejskich, na pewno nie w powiatach ziemskich, na pewno nie w małych miasteczkach, kłócić się o najlepsze koncepcje rozwoju, a nie po to, żeby swoimi obsadzać wszystko, co się da obsadzić w państwie. Obywatele zostali porzuceni w rzeczywistości przez swój system polityczny. I niestety wystarczająca ich część uwierzyła kłamcom. To jest jedyny rząd, jedyna władza w Europie, a kto wie, czy nie na świecie, która do swoich obywateli mówi: kanalie, mordercy, złodzieje, komuniści. Co dalej? Powtórzę zdanie. Nie warunkujesz gaszenia pożaru kolorem ścian odbudowanego w przyszłości domu. Zabrano nam wszystkie instytucje poza jedną. Wolnymi wyborami. 2018 rok, 2019 rok. Od nas zależy, czy będą, czy nie będą. Jeżeli Polacy naprawdę chcą mieć własne państwo, silnie związane z zachodnią cywilizacją, z Europą, z kulturą dialogu, kulturą rozmowy, a nie kulturą walki, to staną na ulicach i obronią to państwo. Jeżeli nie zechcą bronić swojego państwa, to nie będą mieć swojego państwa. Taki jest wybór. 2019 rok, wybory parlamentarne. Konieczna jest jedność, a nie konkurs piękności, który z chłopców najpiękniejszy we swojej wsi. To musi być taka jedność, która pozwoli nam po przywróceniu elementarnych zasad demokratycznego państwa prawnego, po przywróceniu konstytucji i przepraszam, że to powiem, ale muszę to powiedzieć, po przykładnym ukaraniu winnych, brawo! Żebyśmy znów nie musieli, bo znowu komuś przyjdzie coś głupiego do głowy. Żebyśmy znów nie musieli walczyć o podstawowe prawa. Żeby następcy wiedzieli, czego nie robić. Czego naród nie pozwala robić. Nawiasem, trzeba pamiętać też o tym, że są instytucje i są ludzie, którzy z racji piastowanych funkcji albo rodzaju instytucji mają pozycję autorytetu. Oczekuję od nich
że tam, gdzie podstawowe prawa są łamane, tam, gdzie władza mówi do swoich obywateli mordercy, ta jedna instytucja, na której budynek teraz patrzę, też się odezwie. Autorytet oznacza powiedzenie nie złoczyńcom, nawet jeżeli przez moment są w większości. Jak się nie powie nie, biskupie, to traci się autorytet. Gdzie jest Kościół? 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 Powiem rzecz na koniec mało wiecowo. Ale proszę wierzyć, ja mam te swoje 67 plus lat. Pierwszy raz, nienawidząc demonstrować, demonstrowałem dokładnie 24 czerwca apogeum milenium 66 roku w pokazaniu księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego na placu Zamkowym w Warszawie. Otóż powiedziałem, wspólne listy całej demokratycznej opozycji od prawa do lewa, od lewa do prawa w 2019 roku. Mam nadzieję, że tak skonstruowane, że po przywróceniu podstawowych instytucji państwa prawnego móc znowu sensownie tak się podzielić, żeby reprezentować możliwie wszystkie grupy społeczne, różne interesy, różne wartości, różne światopoglądy. Moja propozycja szalona o tyle, że nigdzie w Europie i nigdzie w świecie nikt tego nie zrobił. Raz, jeden raz w 19 roku alfabetyczne listy wyborcze. Nawiasem, ponieważ jestem celiński, to pierwsza litera alfabetu byłaby losowana. Wyobraźcie sobie państwo tę nieprawdopodobną obywatelską, edukacyjną kampanię wyborczą na samym losowaniu pierwszej litery alfabetu. Żadnych pieniędzy do tego nie trzeba. Wszystkie telewizje Polski i świata poza TVP1 będą to relacjonować. Co dzieje? Kończąc, jeszcze piątek, gdy mnie zapytano, czy jest jakaś nadzieja, spuściłby pewnie łeb. Od piątku zaczynam wierzyć. Oliwio, dzięki tobie i dzięki twoim kolegom i koleżankom. Brawo! Brawo! Brawo, Polinia! Brawo, Polinia! Dziękuję. Brawo!